Cześć, tu Madzia, witajcie w kolejnym odcinku z serii House Flipper HGTV, czyli Madzia was urządzi. Tak, słuchajcie, ja ostatnio dość sporo sobie popracowałam nad domem Kevina, co prawda nie jest on jeszcze w 100% skończony, ale jest już tam sporo zmian. Więc dzisiaj, tak jak zwykle, jeżeli zostanie nam czas po wykonaniu zlecenia, to tam się przeniesiemy i zobaczycie, co tam nowego zdziałam. A ogólnie zapraszam was na G2, link macie w opisie filmu. Dobra, a my idziemy do mapy zleceń i tak jak mówiłam, wzięlibyśmy się za to zlecenie, bo to zlecenie, ono wisi nam już od dawna. Tutaj jest jedno nowe. Ile tutaj mamy? Tylko dwa wybory. Niedużo. Tutaj trzy wybory. No dobra, ale my sobie bierzemy tu. Mamy trzy wybory. Dobrze, akceptuj. To ten domek, taki parter w sumie. Robiliśmy tutaj już parterowy jakiś? Bo przeważnie ten mamy taki na tych belach, nie? W razie jakby jakaś powódź była czy coś. No. Nie, ciekawie wygląda tutaj ten mur po lewej. Chciałam myszką wam pokazać, ale myszkę mi zabrali. I kwiatki mi się tu podobają. Ale zobaczymy, co oni tutaj będą chcieli, tak na dobrą sprawę. Ostatnia przeprowadzka. Tom i Betty mają dwójkę dzieci. Od dłuższego czasu szukają swojego miejsca na ziemi. W ciągu ostatnich lat dużo się przeprowadzali i nie chcą robić tego więcej. Ostatnio jednak znaleźli dom, który mógłby być tym odpowiednim. Jedyną rzeczą, która nie pozwala na ich ostatnią przeprowadzkę, jest gruntowny remont, jakiego wymaga budynek. Dom jest stary i ogrzewany ciepłem promieniującym, które rozchodzi się przez sufit. Nietypowa instalacja. Istnieje ryzyko, że trzeba będzie ją wymienić. Ponadto Betty pragnie dokonać diametralnych zmian w kuchni. Coś dla mnie. Powodzenia, Oliver Jordan. Dobrze. Tak, czy w ogródku coś chcecie, nie chcecie? Ja sobie oczywiście przelecę tutaj przez ten ogródek. Tak, ta ściana właśnie mi się podobała. Tutaj nic nie chcą. Bardzo dobrze, że nic w ogródku nie chcą. No w sumie od środka możemy wejść. To u was czy u sąsiada? U nas, bo widzę, że już ściany będziemy tutaj burzyć. Dobrze, ale może wejdźmy jak prawie cywilizowane człowieki od wejścia, że tak powiem. Chyba tu będzie wejście. Dzień dobry. Usuń lampa sufitowa, czyli to. Dobrze. I usuń kominek. Bardzo dobrze. Ułóż płytki ścienne. 17. Tylko pytanie, w którą mańkę oni chcą te płytki ścienne. No nic, weźmiemy im te. Zwracaliście mi uwagę, że faktycznie w niektórych sytuacjach widać, że kasa rośnie, jak się zmienia coś tam, a w niektórych nie. Nie wiem, ja tego musiałam nie przyuważyć ostatnio. Wiecie, ja to zawsze zestresowana, skitrana, żeby to równo, dobrze, ładnie zrobić, prawda? Więc no i na to nie popatrzyłam. No oni tutaj ładny budżet na ten remont mają, muszę wam powiedzieć. No, zobaczymy, ile my na tym sobie zarobimy. Wierzę, że całą tą ścianę już im zrobimy w tym czymś. I na tej ścianie też pewnie postawimy nowy kominek. No i macie, czy to nie jest chamstwo, że zabrakło tylko dwóch płytek? No, ja im tę ścianę w tym skończę, żeby to właśnie miało ręce i nogi. Ale jakbym wyliczyła, to pewnie można byłoby to w miarę symetrycznie zrobić, żeby z jednej i z drugiej strony zostały białe boki. Ale po co, skoro i tak mam nadmiar płytek, prawda? Dobrze. Tutaj już państwo zadowoleni. Kominek. Zrobię może od taki... A może ciemny, żeby do ściany pasował? Blat im zróbmy, o, jaśniejszy i jasny metal, o. To całkiem myślę, że nieźle to będzie wyglądało. Tylko, że mówię, ten kominek to bardziej mi się wydaje, że on jest narożny. Tylko, że tutaj narożny kominek tak nie ma bardzo gdzie wstawić, bo co? Bo tutaj przecież to już jest inne pomieszczenie. Tak, oni tam żyrandole chcą. Dobra, postawimy im tutaj tak. Z tamtej strony zostawi się jakim kwiatkiem, nikt nie będzie widział. O, dobrze. Narożnik. Zróbmy im jaśniejszy też, ale poduszki zróbmy jakieś, o, inne. Niech to jakoś tak inaczej wygląda, nie? Nie wiem, co oni tam jeszcze chcą, ale ja sobie... Czekajcie, jedna ważna rzecz. Mam nadzieję, że nie chcą firanek, bo jak będą chcieli firanki, to zaraz ten narożnik im będzie przeszkadzał. Tutaj fotel. Damy im w pastelowym różu. Tu może jakiś taki. Czego by nie? Ja bym go tak tutaj machnęła.
A, wy dwa takie fotele chcecie. Dobrze, proszę bardzo. Taki, wiecie, nieogarnięty dzisiaj będzie ten salon. Coś takiego inszego. O, jeszcze coś takiego byście chcieli? Jak to jest błękitny, to jestem parchata na jedno oko. Dobrze, podstawę też jasną. Nie czytałam, ile oni chcą tych foteli. A ja bym go sobie o tu tak postawiła. Jasny stolik. Damy całkiem w bieli. O, proszę. Dywan. Może szary? Fioletowy to tak nie za bardzo, ale szary już prędzej, dobrze. Tak, ja oczywiście znowu nie sprawdzam cen, jakie tutaj są. Ale to nic, na razie mieścimy się w budżecie. Dobrze, ja poproszę, oczywiście żyrandol pewnie będę musiała jeszcze... A nie, nawet w miarę równo postawiłam. Widzicie trochę dekorowania tych domów Kevina i człowiekowi to zaczyna wychodzić. Dobrze, ja chcę duży, chcę jasny i tutaj może to niejasne. O, takie damy. Dobra, i nad kominek ja bym prosiła. Tutaj dwa takie chcecie. Damy, o. O, tak jak mówiłam, koło kominka się postawi, nikt nie zwróci uwagi, że to ten kominek nie miał tu stać. Dobrze, jeszcze jeden taki żyrandol oni chcą. To tak patrzę, gdzie im bym go tu... Może tutaj gdzieś im przyczepię. Tak na wejściu, wiecie, w korytarzu. Gdzie to się włącza? O, idzie w tłumie. Dobrze, teraz obraz. Dajmy im taki duży. Ten duży. O, akurat się zmieścił bardzo ładnie. A ten damy mniejszy i ja im go walnę tu. Nie wiem, czy w takiej formie to ma wisieć, ale mi tak tutaj pasuje, wiecie? Nie wiem, czy ja go powiesiłam odpowiednio w poprzek. No, zresztą, co to przedstawia, weźcie mi powiedz, z której bądź strony nie patrzeć. No, dobrze, tu dzień dobry. Nie wiem, czemu im się żerandole nie podobają w ogóle. Co tu ma być? Tutaj chyba ma być jakaś jadalnia. Idźmy tu w zieleń. A co się będziemy? O, to jest środek. O, prawie środek. Tak, ja nie wiem, czy wyczailiście, kiedyś ja wam to chyba już opowiadałam, w jakimś sklepie z farbami, słuchajcie, był ten... O, taki może być. Był kolor chyba beż. No, to tutaj też chyba może być. Dobra, dajmy zielone krzesełka i myślę, że jasne. Chcecie 6. My to tak postawimy tu. Tu. Teraz proszę w tę stronę. I jeszcze dywan, dobrze. Jest jakaś zieleń ładna. To jest krzykliwa, ta mi się nie podoba. W sumie ta chyba najbardziej ujdzie. Dobrze, spróbujmy to jakoś... Żyrandol mnie blokuje. Chcę to jakoś tak w miarę równo położyć pod tym. No, równo, jak nie powiem co. Powiedzmy, że równiej. Powiedzmy, że to ujdzie. Dobrze, to ogarnęliśmy, ale co tutaj dają? Dzień dobry. Oczywiście lampa subfitowa i kominek out. Nie wiem, co oni mają do tych lamp, naprawdę. Oni tu bardziej gabinet chcą zrobić. Dobra, ja tutaj zrobię ciemny kominek z białym wnętrzem. Ustawimy tu, gdzie był. Chociaż może tu by lepiej się wpasowywał. Dobrze, co dalej? Biurko. Biurko, zróbmy to takie ciemniejsze wszystko w tym pomieszczeniu. Nie chcą oni, żebym ja tutaj im coś malowała. Którędy to jest początek tego biurka? Mówmy się, że tak. Tutaj tych szuflad nie widać. Dobrze. Fotel. Oni tam chcą 3 te fotele? Gdzie oni chcą to wszystko pomieścić? No ale dobra. Dajmy 2 regały w takim razie. Wszystko w czerni. Damy tu jeden i obok drugi. Pięknie. A kanapę właśnie. Kanapę oni chcą. O! Będzie git. Tylko teraz pytanie. Jak oni to chcą tutaj pomieścić? Zróbmy może tak. No, nie wiem, czy to nie za blisko trochę, bo wiecie, teraz kanapa nam się zajmie i będzie wesoło, nie? Chcą stojącą lampę. W
Stawmy ją na kominku, da radę? Da. To daj jeszcze drugą taką samą. Jest ciemna, to mi się podoba. O. Co wy tu jeszcze chcecie? Taki żyrandol, też poproszę ciemny z jasnym światłem. No, chyba nawet na środku to wyszło. I teraz tak, tutaj... Czy wy tego chcecie cztery? Gdzie to mam tu upchnąć, że ja się zapytam? Dobra, tutaj będziemy to na razie ustawiać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zauważyliście, że w ogóle nie chcą żadnych tych? Jak to się nazywa? Czekajcie, to niech stoi tu. Ty się podsuń. Ciebie zamknij. Nie chcą w ogóle żadnych firanek, ani rolet w oknach, co jest dla mnie dziwne. Dobra, czy to biurko mi się zmieści w ten sposób? Zmieści, bardzo ładnie, dobra. To teraz tak, ja bym chciała, skoro trzy fotele już na to mam patent. O, tu można w ten sposób. A zostawmy taki różowy. Chodzi mi o to, że zrobimy sobie tak. Tu jeden. Tutaj drugi. Powiedzmy, że stąd się... Jak nie można? Oczywiście, że można tu postawić. Że stąd coś biorą do czytania, nie? Powiedzmy. I tutaj, o, do biurka. No, to tak ujdzie w tłumie. Teraz żałuję, że tego... Że nie zmieniłam tych foteli na czerwone, bo by do tej poduszki pasowało. Oj, przyjdą dzieci, zabiorą. I będzie. A jak ze światełkiem to wygląda? Całkiem, całkiem. Dobra, to ja jeszcze tutaj sobie też włączę, bo mogę. Dobrze, tam mamy ogarnięte. Czy tu, tu są jakieś przejścia też? Dzień dobry. O, mamy pierwszy wybór. W jakim stylu wykonamy pokój syna? Chłopak lubi grać. Dajmy mu konsolę, duży telewizor, wygodne fotele. Odnówmy kominek dla zbalansowania stylu nowoczesnego z tradycyjnym. Rośnie nowy gracz. Zamiast inwestować w kominek i jego ornamenty, przygotujmy mu stanowisko gracza z prawdziwego zdarzenia. Sprzęt kupi sobie sam, zgodnie ze swoimi preferencjami. O nie, nie, nie. Ja w życiu bym nie dała, żeby dziecko sobie samo sprzęt kupowało. Przecież dziecko się nie zna, jaki sprzęt jest dobry, tak? Zawsze się polega na panu sprzedawcy albo starszych kolegach, którzy coś tam wiedzą. A poza tym ja jestem miłośniczką kominków, więc idziemy w kominek. Dobrze, oczywiście pierwsze co dzisiaj, usuwamy kominek. Lampy nie? Lampa zostaje. Dobrze, ułóż płytki ścienne. Czemu takie brzydkie ostatnio wybierają? 8 tych płytek ściennych. Ja wiem, może tutaj walnijmy. O tak. I tutaj pójdzie... No, chociaż tu to byłoby lepiej. No i co? Ja już popsułam, tak? Dobra, to idziemy, słuchajcie, ten... Na żywioł, że tak powiem. Będziemy improwizować. Madzia zepsuła, ale Madzia naprawi. Dobrze, to możemy sprzedać. Czy ta podłoga będzie wymieniana? Tak, dzięki Bogu, bo jest straszna. Okej. No i wygląda już jako pół ludzi od razu. Dobrze, teraz biokominek. Dajmy ze złotym. Zresztą ten złoty to może biały. Kremowy, tak żeby do tych... Nie, on nie pasuje do tych płytek, zdecydowanie nie pasuje do tych płytek. Może jakiś taki jasno-szary był tam, ciemno-szary dajmy i o, szare wnętrze. O, teraz to już będzie git. Dobrze, tu mamy drzwi. Czemu tej szafy nie mogę wywalić? Ona mi tu nie pasuje. Biureczko, białe nie, ja bym chciała... O! Szare drewno. I tu przynajmniej widzę, gdzie są szuflady i z której strony ja mam to postawić. O, tutaj. Co kolejne? Fotel. Dajmy ciemny i dajmy szary. Taką trochę norę zrobimy. Czymś się to wydekoruje. O! I to damy czerwone. I zrobimy tu, w tą stronę, jedną pufkę do kominka. Proszę. O, a tu drugą i ta będzie ciemno-szara. O, i też w tę stronę do kominka. O, będzie klimacik. Wiecie, jak się zmęczy, będzie miał blisko, gdzie się zwalić na tą pufę, zasnąć. Ciepło mu od kominka będzie. Kto tam będzie narzekał? Dobra, poduszki bym dała... To jest pościel. To są poduszki.
Dam to szare, to dam jasne. Na żółte. O, biała nie. Może taka szara. I szare drewno. To dajmy to niebieskie, niech będzie jakieś przełamanie, prawda? O Matko Chrystusowa, czego takie duże to łóżko? Już to ma być dla jakiegoś jednego dziecka. Co to dziecko z nadwagą, czy jak? Czy oni już na przyszłość myślą? Może i tak. Dobrze, tutaj szafeczka, nie białe drewno, szare drewno. Detale dajmy ciemniejsze i sobie to postawimy w tym miejscu, myślę. Dajmy od razu ten telewizor. O, od razu też włączę, bo mogę. Dobrze, co to jeszcze jest? Ciemny stolik do kawy. Ciemno-szary, kup. A ja zrobię tak. Tu go postawię. Nie wiem, jakoś tak stwierdziłam, żeby to wyglądało. Tam ich chyba kilka mamy tych kupić. Ja je tutaj tak porozstawiam po całym pokoju. Wydaje mi się, że tak się mogą przydać. Wiecie, jak goście przyjdą, no to sobie powyciągają z poszczególnych kątów, tak? Dajmy czerwoną też. O, czerwona może być tu. I tu dajmy jeszcze czarną, bo czarnej chyba nie mieliśmy. No i czarna sobie może tutaj stanąć. Dobrze, teraz tak, to jest kolumna głośnikowa. Walnij ją może tutaj, będzie nagłośnienie od tego. W ogóle to ma być pokój gracza. Dlaczego ja jestem tak ograniczonym graczem, że wiecie, że u mnie granie kojarzy się tylko wyłącznie z pecetem. Dobrze, tutaj dwaj. O Jezu, jaki brzydki, nie? O, takie dwa będą. Proszę. I jeszcze jedna kolumna głośnikowa. Dobrze, to tu. O. I będzie. I w razie czego to wiecie, te pufki się stąd wyciąga i we dwoje się już gra. No, a tutaj wtedy widzicie, tutaj się stawia napoje, czyli tu konsoli się nie zaleje, nic się złego nie stanie i jest git. Dobrze, o, mamy łazienkę. Nie spodziewałam się tutaj łazienki. Dobrze, to będziemy malować. Lekko kremowy, dobrze. I co jeszcze? Płytki, tylko płytki, płytki. 20 płytek. No oczywiście, że mi nie wystarczy. Dobrze, naprawimy to, co gościu tutaj ma, czyli te zmienimy. To chyba jakaś kobieta wcześniej musiała mieszkać, coś mi się wydaje. Skoro to taki fiolecik. Aż może mężczyźni też fioletowy lubią. Nie wiem, w sumie dobra rozkmina. Co, znowu będę musiała tylko parę tych dokupić, prawda? I tutaj będzie prysznic teraz. No i co, ja mam to takie zostawić? Miłość boską. Ja nie wiem, co twórcy tej gry sobie myśleli czasami. A to jest na zasadzie, jak testować cierpliwość gracza, mam wrażenie, wiecie? Dobra, to teraz malujemy. A tutaj ten? Nie robimy podłogi innej? Ja bym podłogę inną jeszcze macnęła, no ale to ja. Teraz się zastanawiam, czy mi wystarczy tej ścian, żeby 20 ich pomalować. Skoro tamto zmieniłam. Dobra, a tu? Dobra, wystarczyło, ideala. Dobra, pięknie. To i to już żegnamy. Wisząca umywalka. Taka ładna, to czekajcie, zrobimy ją. O! Może taka być? Ciemne czy... Nie, takie samo nie. O, takie. Dobrze, gdzie ta umywalka ma być? Tutaj ma być. Okej. Od razu zamontujmy. Zauważyliście, że to chyba jeden z nielicznych domów, gdzie nie trzeba sprzątać czegokolwiek? Zawsze oczekuję jakiegoś sprzątania. No tutaj nie ma. Tak, ale teraz to ja posprzątać jednak muszę. Dobrze, i teraz co? Instalacja wodna, prysznica.
To jest to. Co to jeszcze będzie? Uchwyt na papier i lustro. No to ten prysznic, ja wiem, postawmy sobie tak bardziej na środku. Czy on musi być od ściany? Musi być od ściany. A teraz ja się boję, wiecie co, żeby mi nie było tak jak z tą szopą, co ostatnio stawiłam, że było za blisko ściany i nie mogłam potem wszystkiego zmontować, bo był problem. Proszę. I co jeszcze? Lustro. Dajmy też jakieś takie... O, klon srebrzysty będzie do umywalki pasowało. I narożny prysznic. Czego ja to pominęłam? Sama nie wiem. Szkło dajmy białe i kolor szary. Kup. Mam nadzieję, że będzie to wszystko mi działało jak należy. Co, i tyle? Co ja się spodziewałam czegoś trudniejszego w montowaniu tu? No nic, no ale jak zrobione to spoko. Tutaj nawet całkiem nieźle to wyszło. Okej, tu. O, jak tu ładnie. Jak tu czerwono. Ja nie mam tu nic do zrobienia. No nic. Idziemy dalej. Tu byliśmy. Dobra, idźmy może po kolei. Dzień dobry. O, mamy wybór. Kuchnia. Tylko czekajcie. I tak mamy najpierw do pousuwania. Wiszące też? Pewnie też. Szczerze lubię takie te, takie remonty, wszystko usuwamy. Kochenka, a gdzie kinkiet? Tu? No i pięknie. Dobra, teraz mamy, modyfikuj ściany, to pewnie jest kwestia samego wyposażenia. Stare rury instalacji ciepłowniczej znajdują się nie tylko w ścianie, ale też w suficie. No i coś pęknął, cały dom by zalało. Aby wyburzyć ścianę między salonem a kuchnią, trzeba wymienić całą instalację. Będzie dużo drożej, ale i tak lepiej zróbmy ogrzewanie podłogowe i pozbądźmy się tej ściany. Zostawmy ścianę ze starą instalacją i wymienimy tylko stare rury. No facet, oczywiście, no... Pomyślmy przyszłościowo, ogrzewanie podłogowe. Nie macie tak, że wracacie z nadworu w grudniu, gdzie jest minus 30 stopni i sobie stajecie nóżkami na coś ciepłego. No ja nie mam ogrzewania podłogowego, ale grzejniki w domu mam i tak nóżki, ogrzejnik sobie oprzeć, to coś cudownego. Dobra, bierzemy decyzję pani. Kto mi popsuł podłogę? No ale dobra, też widzicie, będzie fajnie, bo sobie powiększymy... Czekajcie, to od góry lepiej tłuc. Powiększymy sobie to pomieszczenie i to jakoś będzie wyglądać. Co, ja tego nie stukłam? Chyba nie. No tylko, że martwi mnie to, że pani zaznaczyła, że no, będzie drożej. No, zobaczymy o ile drożej. Ja co prawda, jak zmieniam te kolory, to wszystko, to właśnie średnio patrzę. O, to fajnie będzie tak tu całą kuchnię widać. Dobra, i teraz co? I to chcecie jeszcze zepsuć, tak? No to patrzcie, to to będzie fajne, bo takie kuchnio-jadalnio-salon będzie. Tam coś pominęłam znowu, o to. O, właśnie na mapce widzę. Aha, i tutaj będą chcieli, tak jak mieliśmy w ostatnim projekcie, górne ścianki tu będą chcieli. Okej, i jeszcze to. Tylko mam pytanie, ja mam te drzwi sprzedać? No chyba sprzedać, no co, będą tak wisiały? To bez sensu. Nie podali mi, czy sprzedać, czy nie, no. Tak to logicznie wygląda po prostu, ok? Dobrze, i wy chcecie tutaj to wszystko pobudować. Budowanie zawsze troszkę zajmuje, ale muszę wam powiedzieć, że to całkiem nieźle wygląda. Tylko jeszcze pomaluj kolorami. Właśnie trzeba będzie białą farbę kupić i te właśnie górne ścianki pomalować, żeby to wyglądało. Chociaż zastanowię się jeszcze, czy najpierw nie poczekam, aż zrobię wszystkie zlecenia, nie? O! Ja się nie spodziewałam nowego punktu umiejętności. Zabudowanie.
Większa od metr. Możesz budować 5 ścian naraz. O, biorę szybsze budowanie. Zdecydowanie to chcę. Dobrze, poproszę to i zobaczmy, czy się szybciej buduje. No, powiedzmy, że jest szybciej. Dobrze, i jeszcze tędy chcecie ścianki. W sumie więcej niszczymy niż budujemy, no nie oszukujmy się, prawda? Nie tu, tu. Dobrze, jeszcze 5. No i tutaj te brzegi też trzeba byłoby pomalować. I teraz tak, 30 ścian, tutaj 50. Jakie 50? Beż 12. Aha, oni tutaj chcą kuchnię. Dobrze, to ja już... Ktoś włącznik zgubił. A to? Mój obraz, mój piękny! Dawaj ten obraz. O! Ale tutaj coś się zmieniło, czekajcie. Ułóż płytki podłogowe i umieść przedmiot krzesło barowe. Dobra, to zaraz tu będziemy kombinować. Tu coś do ten. Tak, tu też płytki chcą. Dobrze, zajmiemy się może najpierw nie tym, tylko zadania i tą podłogą. Nie to chciałam. Chciałam podłogę najpierw. Tak, kup. Oni aż dotąd chcą, prawda? To jest to samo, ciemny machoń. Ciemny machoń. Mam nadzieję, że tak i nie zepsuje. Dobrze, w zjadalni są zadowoleni, więc teraz tutaj machnijmy. Czy tutaj coś chcą? Też na całość tutaj chcą ciemny machoń. Aż tu, tu, tu i tu? Chyba tak. Dobra, to zróbmy tak, niech będą Państwo zadowoleni. Dobra, tam nie wyszłam poza to miejsce. Łapanie. Aż tyle. Dobra, tam jest okej. Teraz tu. Czy nie, oni nie mogli wcześniej sobie te podłóg wymyślić? No nie, no w sumie ogrzewanie niby im tu robię, tak? A ten tutaj już w ogóle nie wiem do czego, co oni tam postawią. Dobrze, ja bym prosiła tak. Aha, tutaj lampa jest. Nie, tego ja nie chciałam. A kolory. Może najpierw płytki, słuchajcie. Dobrze, kup. Ile tych płytek? 12. Bardzo dobrze. Przynajmniej się wyrobię. Tutaj na razie sobie położymy, bo tutaj bym chciała właśnie sobie zestaw ten z piekarniczkiem wstawić. I zobaczymy.